W Warszawie na Mokotowie spacerował chłop z chłopem za rękę. I teraz jak to właśnie? Jak ty to masz że taki news, ale Maciek widziałem, że ręka mu drgnęła, żeby się przeżegnać. Trochę się jeszcze wstydzisz tego. Powstrzymałeś się, to ale już. masz. Co to jest kurwa za informację. Informacja jest się dopiero zaczęła. No, to mów. Idzie chłop z chłopem, ja buduję napięcie. No. Trzymają się za ręce. I słychać głos za pleców. Nie trzymajcie się za ręce, nie przy dzieciach. Taki krzyk. A oni idą dalej, dalej I, się, i za ręce się trzymają. Dalej. E, to był wieczór 17 lutego. Maciej i Witali. Czyli związek, który nie tylko bariery polskiej zaściankowej kultury przekracza, ale też bariery graniczących krajów ze sobą, no. bo to jest chyba jakiś mężczyzna z za wschodniej granicy, który tutaj realizuje swój polski gejowski sen. W każdym razie spotkali ponownie tego samego mężczyznę, który krzyczał wcześniej do nich przy stacji metra Wierzybno. Mm -hmm. rozwinęła się krótka wymiana zdań. Mężczyzna miał powiedzieć to samo. Wtedy twój imiennik, czyli że dzieci znowu. Czyli że Puśćcie się. Czy, twój imiennik, ale gej, albo i gej, też Maciek po, odparł, że tu nie ma żadnych dzieci, człowieku. A poza tym, co w tym złego? No. Wtedy napastnik zwrócił się do Witalija. I mówi, tak samo uważasz ty, a tamten już nic nie zdążył powiedzieć, bo uderzył go mocno w plecy. Ten chłop. Nie, ten chłop witalija. I dopiero po chwili zorientował się, że ostrym narzędziem został dźgnięty. Nie wiadomo, co to było, czy jakaś kosa, czy co, ale miał ranę w plecach, niezbyt głęboka o ta rana. Ale jednak, człowieku już nie możesz nawet w spokoju za ręce się przejść Zamiast ze swoim... Zamiast przywitali, tak. to go kurwa dziugnął. I tak go przywitali w Polsce, właśnie Vitalia. tego witali. No to. I co wy na to? To nie śmieszne jest. Ja się śmieję, ale mi. No nie jest do się... śmiechu, że ta sytuacja przejebana. No nie bo co? Ale tylko widzisz, Opowiadasz no... to jak, jakiś debil. Właśnie. Ale równie dobrze mógłbyś mieć, jakby nie ma co się skupiać na sytuacji męsko-męskiej. Skup się na przykład na tym na że Na sytuacji nożowo-plecowej. Gdzieś w tamtej okolicy nagrywamy coś. Tak, Człowiek. Tak. Właśnie. Czarek biega bez koszulki. No. Ja leżę na podłodze i się drę. Wiesz o co chodzi? Artur tak. stoi i udaje. Ktoś ci zwraca uwagę? Tak, nie, Artur. tak. Pierdol tak. się Właśnie, kurwa. Wiesz. Wy mi tu nie kręćcie. Nie kręćcie mi takich głupot tutaj, na bo łóżicy. ja tu mam dzieci, wiesz. I co masz zrobić? Masz powiedzieć, jakby ulica. Tak Nie gierdolaj, kułupcy. To nic z tym nie robimy i przychodzi ty, i zaczyna nadźgać. Jakiś kodeks, kodeks, kułupcy. Wiesz. Dlatego tak. Ja, nie rozumiem sytuacji. Ja mnie w Czyli tu. jesteśmy zdecydowanie przeciwko dźganiu. No ale może ja lubię tak kolegę w swój jakby znowu, No tak, kurwa. ja uważam stary, że nawet jeśli się mieli tam ruchać na tym wierzbnie, co mnie to, co cię to obchodzi? Możesz no zadzwój na policję, po policję i że zgorszony jest. Tak. <laughs> Nigdy czegoś takiego nie widziałem. <laughs> Idę, panie, z dzieckiem, a tu na tej przezroczystej szybce sperma cieknie. <laughs> Co jest? <laughs> Takie rzeczy, wiesz, możesz zadzwonić na policję, jakby rozumiem Co to. Co jest? No tak, ale to i tylko wtedy, bo jeśli się trzymają za ręce, no to jakby uspokój się. No Jezus Jak Maria, wow, jesteś w Warszawie, ciesz się, że ciebie ten typ nie rucha. Jakby uspokój Może się. Może to są bracia. No, ale w ogóle trzymają. mówię, jak, co, no jakby co w ogóle do, nie ma nawet co tłumaczyć tego. No. Je, jeżeli widzisz chłopa, który trzepie kitę na przystanku, coś mi się zdarza dosyć często, nie trzeba, nie no. kity, ale obserwacja Siedzenia takich ludzi, że jadę sobie gdzieś i akurat zawsze, jak gdzieś jadę, to ktoś konia wali na przystanku. Naprawdę? Gdzie się, Tak, zatrzymuje no się na tramwaj. Może takie trasy sobie obieram, gdzie ci wali konie, <laughs> lubią sobie spędzać czas i się no tam strobilizować tak, na tych dzwonić. ławkach. Nie, nie, znaczy, możesz sobie dzwonić, ale chodzi mi o to, to, że jak jesteś normalnym człowiekiem, to patrzysz sobie, ale śmiesznie konia wali chłop. I masz to w dupie, nie? No jakby umówmy się, jakbym miał dziecko małe i by to to zobaczyło, to bym nie mówił, nie patrz na to, synku, to są straszne diabelskie rzeczy. To jest, jest wysłannik szatana. Nie zwróciłbyś uwagi temu chłopu? No jakby, no pat bo jakby patrzył synek... na mojego synka i tak, no nie, to no, wtedy bym pewnie zrobił. I on wali. No nie patrzy się na twojego syna, ale warto zwrócić uwagę takiej osobie. Nie. Tak, bo twój syn może potem chodzić. Nie, bo i ten chuj wiadomo co. Ten się stało. koleś, no to synowi zwrócę uwagę. Powiem mu, słuchaj, widzisz tego chłopa, co wali konia? Ja to jest zjeb. Trzymaj się daleko ja od niego. masz córkę, stary. E, to to, ja to samo. Ja bym powiedział, weź, kurwa, schowaj to mięso, ci wyjebie. E, ja bym tak nie zrobił, dlatego że. Ja bym był z, z ale z córką. ty nie, nie kumasz tego y, zboczenia. On, ja, jego to jara, stary. On jest prawdopodobnie no fanem bolbastingu do... właśnie. No. Zajęłbyś mu tego, bo mówi, a musisz tak trochę bardziej. Do lewej, bo tylko o prawe jajo zahaczyłeś. No zrób mi krzywdę. Wiesz, stary, to nie jest dobry pomysł, żeby, żeby się e, żeby wdawać w interakcję. Ale to, żeby wiedział, on żeby, wie, że jest... stary. nie wie. On to kurwa. bardzo dobrze Jak wie. Jak jedzie jakiś menel, człowieku, znowu, ja nie mam nic przeciwko, żeby on się pił piwko w autobusie. Ale czasami. Ja jest mam, taki, to. że rozłoży giry, kurwa. No śmierdzi. coś tam beka, i takiemu trzeba zwrócić uwagę, bo nie będzie się czuł bezkarny. Będzie się to nie czuł, są kurwa wakacje. Niestety jego. się będzie czuł bezkarnie. Ja też nie robię takich rzeczy, bo wiem, że jeżeli w, nie daj Boże dojdzie do fizycznej wymiany y, ciosów, konfrontacji jakiejś, to będę musiał go dotykać i będę jebał tak jak on przez to, więc nie chcę tego robić. I jakby ja jestem zdania. Przepraszam, jestem zdania, że, że nie ma co się w ogóle nie ma co w ogóle wchodzić w interakcje z takimi właśnie niegroźnymi e, jakimiś e, ludźmi. No ale mówimy o w ogóle innej kategorii czynu, bo to jest po prostu trzymanie się za rękę. Mówię, ja na przykład mam coś takiego, nie abstrahując od tego czy ktoś jest gej czy nie gej, jak widzę dwoje czy dwóch czy dwie osoby, które się liżą w miejscu publicznym, całują, to żygać mi się chce. Zakazałbym tego, wprowadziłbym delikatną chłostę za takie coś. Jak w tym, jak w Singapurze stary, bo to jest, to jest odrażające. Ja sobie jadę do domu. Ja sobie jadę do domu, życie mi się wali. Wiesz o co chodzi? A patrzę na coś takiego. Ale wolność, wolność. Nie w swoim domku. Ja się Paweł z tobą nie zgadzam, ale mi się po prostu, jeżeli już mamy wybierać jakąś karę, chłosta nie, mi się bardziej podobają dyby, że na. Rynku takiego chłopa przetrzyma. A to jedno i drugie może zrobić. Najpierw dyby, w dyby, najpierw a potem. Chłosta, albo najpierw chłosta, później w dyby, żeby tam. Gadało. Nie, no najpierw w dyby, żeby się nie ruszał. Żeby... I a, później no, chłosta. Może w coś jeszcze wsadzić. Jak ale dyby. to. Słuchaj, zostawiasz go na noc, tak, żeby sobie ludzie pochodzili i porobili z nim różne śmieszne rzeczy. Tak? No kurwa. Ale to nie Jezus, mówię, że za to, ale, ale może kosę dostać. Jak już jakiś... Jak w tym, tym. Dyby były fajne. No nie wiem. No nie. E... Ale no to ciebie by, byś kręcił film właśnie bez tak. koszulki i w dyby. No i mówię, o Boże, po co to kręciłem? Ten film? <grymne> tak, <grymne> tak, Teraz w ten film... że to było. Zobacz i wtedy tak, by się wszystko szybko, tak, dobrze dla Maćka skończyło